Nie mam się jak wam pokazać. Stoję przy samiutkich torach. Będę stał tutaj naprawdę zaledwie moment. Raz, że pada deszcz. Dwa, że no jestem w miejscu średnio dozwolonym. Tu widok na stawnię i ta piękna V103. Naprawdę bardzo ładna lokomotywa na tle nastawni. Zdecydowanie bardzo mi się ten widok podoba. Przejechał przed chwilą jakiś czynobus, przejechał też tutaj. O, jeszcze coś jedzie z tyłu, dosyć blisko mnie. Te. Bardzo blisko, jak widzicie. No, muszę się stąd wynosić. Nawet nie wiem jaki, za bliziutko. Jestem w miejscu zbyt niebezpiecznym. No i tyle. Jeździ. Także ja szukam sobie jakiegoś fajnego miejsca przy tej linii. Na pewno będzie sporo nagrań. A tam zobaczcie, jest ta fajna maszyna V270-10. Fantastyczna tam stoi. Pytanie, czy uda mi się w tamten rejon podjechać, żeby zrobić jej lepsze zdjęcie. Mega fajna przy tej nastawni. I tutaj ten dieselek. No kurczę, szkoda, że tutaj nie ma jak stanąć, ale pokombinuję, żeby jakoś gdzieś przy tej linii miejscówkę znaleźć. No i znowu chciałbym się wam pokazać w tej scenie, ale zwyczajnie nie mam jak. Stoję na jakichś takich słupach, próbuję jak najwyżej podejść, żeby sfilmować tą niebieską lokomotywę. Trochę pod słońce. Nie wiem, czy to jest w tym momencie jakiś eksponat, czy to jest po prostu jakaś prywatny elektrowóz, fajnie pomalowany, zdecydowanie fajny. Spróbuję jakoś podejść z tamtej strony, no ale to są krzaki, to są przeróżne przeszkadzajki, to jest siatka, nie ma autentycznie jak pokazać, a są fajne rzeczy. No i w ogóle tu słychać fajnie, że fajne rzeczy jeżdżą. No mam nadzieję, że w kolejnych scenach coś więcej, coś bardziej interesującego wam pokażę. Na razie jest coś, są cukierki, ale cukierki są schowane. Jak się do nich dobrać? Oto jest pytanie. Te cukierki to są eksponaty Muzeum DB w Koblencji, w Koblenz-Lycel. Miałem taką nadzieję cokolwiek przyjechać tu i zwiedzić. Niestety czynne jest tylko w sobotę od 10 do 16. Mamy niedzielę, więc muszę obejść się smakiem. A spójrzcie w górę. Tam będzie tak. 181-201 to jest ta niebieska lokomotywa. 290-01 i tam dalej jakiś elektrowóz. Spójrzcie, o tak wam pokażę. No, mam. Pewnie nie było mnie, nie mogło być mnie słychać, bo zwyczajnie bardzo wysoko wyciągnąłem do góry. Z góry to tam było widać. No i mnóstwo innego dobra. Chciałem normalnie zwiedzić i wam to pokazać, te eksponaty. Nabrałem smaku po Norymberdze, żeby jeszcze raz tutaj to uwiecznić, ale zero niestety szans. Dzisiaj zamknięte, ale przynajmniej podejdę sobie bliżej i cokolwiek zobaczę, chociaż kamery, więc nie bardzo. Nie bardzo, ale stoi trochę fajnego towaru, naprawdę fajne maszyny, spójrzcie sami, samochody. O, szkoda, będę udawał, że czytam, dlaczego jest zamknięte. E94, 159 i tak dalej. No szkoda, nic nie poradzę. Tu kabina 218-500. Silnik. No fajnie. Co zrobić? Nie wolno. To nie wolno. Zamknięte to zamknięte. Muszę to wam pokazać z tej strony. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Tu stoję na terenie dawnego wachlarza. On jest zasypany. Jedynie po stanowiskach zostały ślady. Te ślady to te elementy, jakieś tak jakby place asfaltowe. A tu, proszę bardzo, stoją, pięknie się prezentują te lokomotywy. Ja cieszę się, że jestem w takim dniu, że nikogo nie ma. Byłem tu 4-5 lat temu, kupa ludzi chodzących, wielka impreza kolejowa, nie było jak robić zdjęć. Teraz cisza, spokój, pięknie świecące słoneczko i soczyście zaczynająca się zapalać trawa. To jest ekstra, naprawdę.
A tu na obrotnicy. Obrotnica jest działająca, to widziałem. Prezentują się pięknie inne lokomotywy, parowozy, KOF 2, diesle. Wszystko naprawdę pięknie wygląda przy tej wierzbie, w szczególności ślicznie to cały się prezentuje. Naprawdę fajnie. No i gdzieś tam jest też ten... Gdzieś jest też ten, jak to się nazywa, ten klas 66 czy też klas 77 stoi, a ja generalnie z chęcią ze staną gdzieś tutaj przy torach, żeby zapolować na lokomotywy, na przejeżdżające pociągi. To wszystko chcę Wam w dalszej części filmu pokazywać. I jeszcze taka scena. Nie mam się co po prostu szczypać. Jak już chcę sfotografować, przyjechałem, no to trudno. Co ja poradzę na to, że w niedzielę jest zamknięta. Swoją drogą tu się właśnie mi objawił, zobaczcie, schował się tam parowóz, też mega wyglądający, też się cieszę, że go widzę. Szkoda, że tutaj nie dałoby znaleźć jakoś miejsca, żeby się ustawić ze statywem na pociągi. Tego muszę dopiero gdzieś poszukać, znaleźć jakieś fajne miejsce. A teraz zobaczycie przejazd pociągu tutaj. Coś jedzie, jakiś towarowy. Zobaczymy go w kawałku. Jakiś traks, ale jaki nie zauważyłem. No i właśnie. Pierwszy pociąg towarowy dzisiejszego dnia. Tydzień temu w odcinku nad Mozelą go nie widzieliście, nic takiego. I niestety musimy się obejść smakiem. Słabiutki widok. Nie ma jak go tutaj zauważyć. Więc patrzcie, a ja sobie tą lokomotywkę V65 jeszcze zrobię lepsze zdjęcie. Chociaż specjalnie patrzeć nie jest na co. Nic nie widać, wszystko przysłonięte. I pojechało. Posłuchajcie tego narastającego dźwięku. Słychać, jak jakaś spalinówka zasuwa. Też ją za moment zobaczymy. Pytanie, czy ze składem, z wagonami, czy pojedyncza. I co to jest? Ze składem. No muszę się gdzieś ustawić. Jak widzicie, jest ruch. Dobra, nie ma co się tu wystawiać. Szukam jakiegoś miejsca, a ten niech sobie gdzieś jedzie. I oto jest. Tak, to jestem ja. W kolejnej już scenie. W końcu mam spokojne miejsce, gdzie jestem w stanie sobie na spokojnie usiąść. Nie stresować się, że ktoś mnie tu będzie ścigał. I przede wszystkim poczekać powoli na to, co przyjedzie. Czy coś przyjedzie? No niechybnie. Ruchu tutaj nieco jest, liczę i na pociągi towarowe, i na pociągi pasażerskie. Jak jechałem tutaj, dochodziłem w zasadzie na to miejsce, to przejechał pociąg IC i to z traksem, ten taki IC, nie ICE, tylko właśnie IC z traksem, wagony Bombardier Vario Twindex, czy jak tam się one nazywają. I tyle. O, zobaczcie, szybciutko. Rail Force One. Pytanie, czy mam ten model. 623. To ja już widzę, że muszę się przenieść na tamten peron. I tak chyba zrobię, bo to tam jeżdżą te pociągi, stąd słabo widać. Zobaczcie, jak się pięknie rozkłada, a jakie kolorowe te kontenery. No tak, taki skład to jest to, co ZSS Cargo, to jest to, co dygrysy lubią najbardziej. Rail Force One 623. Pytanie, czy to właśnie ten egzemplarz, model tej lokomotywy posiadam, bo mam takiego Vectrona. I cóż, dobra, opowiadam dalej. No i widzicie, jak się człowiekowi od razu humor poprawia. Słoneczko wyszło. Wcześniej sfotografowałem sobie mnóstwo fajnych, historycznych lokomotyw. Może w niezbyt sprzyjających warunkach te pierwsze gdzieś tam przez krzaki, przez płot, przy torach, z partyzanta, definitywnie, na wyrwę.
A jednak teraz już sobie spokojnie usiądę tutaj na peronie niezbyt uczęszczanym, peronie takim starawym i będę czekał na to, co przyjedzie. Pokażę Wam ruch tu, w zasadzie na obrzeżach Koblencji, na przystanku Koblenz-Lützel. Jestem, nie wiem, może z kilometr tam oddalony od muzeum. O właśnie, tego słowa szukałem, od muzeum. I tu proszę bardzo, z drugiej strony jedzie flirt. Flirt, który jedzie pewnie do miejscowości, a nie wiem, może do Neuwied, może nie do Neuwied. Pytanie, czy tu wjedzie na nasz ten. Wjedzie, może się nawet zatrzyma. Te flirty mam stąd, a to jest nawet nie jest ten, to po prostu będzie tylko przejazd. 404. On się tu nie zatrzyma. Nie miał kierunku wyświetlonego. Gdzieś zjeżdża i 304. No i widzicie, jedna scena i dwa pociągi. Tak jak też w którymś momencie. Liczę na to, że sporo fajnych rzeczy będzie. Między innymi będą też jakieś szynobusy, które dojeżdżają do Koblencji tu z tego kierunku, czyli bardziej z północno-zachodnich Niemiec, a nie z kierunku frankfurckiego. Wokół Frankfurtu wszystko mam tam przecież obcykane. Tu liczę na coś ciekawszego. Szkoda, że gdzieś tam wcześniej, tam tuż w tamtych miejscach jakieś miejscówki fajne nie wynalazłem do filmowania pociągów, ale naprawdę nie było jak. Tu z tyłu za mną jest, wyświetliło się na semaforze zielone światło. Stąd spodziewam się, że zaraz coś nadjedzie z tego kierunku. Pytanie zasadnicze, czy jakiś pociąg tu taki podmiejski, lokalny, czy coś fajniejszego. Nieistotne. Cieszymy się absolutnie na wszystko. A ja póki co stoję przy tym peronie, zastanawiam się jeszcze, czy nie przejść na tamten obok, ale to zdążę. No i teraz światła już się mocno na zielono świecą. Wydaje mi się, że coś nawet słyszę z tamtego kierunku. Czekamy, czekamy, a ja pilnuję, żeby nie przekroczyć przy nagrywaniu czasu 8 minut. Tak, to chyba będzie coś, co się zatrzyma tam przy peronie, bo na peron ten wychodzą kolejni podróżni. W ogóle sama ta stacja Koblenz-Lützel, spodziewałem się jakiegoś budyneczku czy coś, to jest jak przystanek tramwajowy, przejście podziemne, wyjście na perony i nic więcej. Tu też mówiłem, że nie bardzo się jest gdzie zatrzymać, bo nie jest, wszystko jest, przeróżne firmy mają tu swoje siedziby, wszystko jest podsudowane, zabudowane, pogrodzone, jakieś składy z materiałami i tak dalej. I proszę bardzo, mamy skład z węglem, to bez wagonów poznałem po dwóch lokomotywach i będzie pięknie jechał przy tym peronie, także tu jeżdżą składy towarowe. No i proszę bardzo, i też się tam z tyłu za tym pociągiem zapaliło zielone światło. Pierwszy jest 185 346, no piękne, naprawdę piękne ujęcie. Drugi traks 199. Falsy 183, to właśnie na czymś takim zrobiło nam model teraz Riva Rossi, chyba na czymś takim. 183 i 121 to są takie dwa najpopularniejsze typy wagonów samowyładowczych Fals niemieckich. A my cieszymy się na polskie 440V. Teraz będzie coś z tamtego kierunku. Pytanie, na którym torze?
No i pytanie, czy skład towarowy, jak towarowy, to może się przeniosę rzeczywiście na tamten ten, bo widzę, że towarowe tam jeżdżą. Że chyba nie będę miał wyjścia. Tak, jedzie skład towarowy, Vectron, no i pojedzie tamtym torem. No, to więcej mi nie potrzeba. BLS Cargo 413. Jest ruch, prawda? Jest. I mamy. Jedzie. Proszę bardzo. Kolejna fajna lokomotywa. Trax Cup Train i mamy pięknie, zobaczcie, nagle wyłoniła się twierdza w Koblencji. Nie zauważyłem numerka, ale to chyba na tyle wyraźnie powinienem mieć zdjęcie, że sobie odczytam. Składy na szczęście to szybko nie jadą. Czwarty skład towarowy, jakież to jest miejsce. No nie wiem, jestem tu może 15 minut. Autentycznie co parę minut coś jedzie. I tak sobie zapamiętałem tą linię kolejową, ten odcinek. Jak byłem, tak jak mówiłem, jakieś 4 lata temu tu w tym miejscu na imprezie kolejowej, to rzeczywiście autentycznie co kawałek coś jechało. Co kawałek coś jechało. Stąd miejsce zdecydowanie warte uwagi. A po tamtym ostatnim torze też, za tamtym peronem z kolei coś przejedzie. Pytanie co? Poczekajmy. Na spokojnie. Poczekajmy. I jedzie. Już jakieś 5 minut temu za mną się wyświetliło zielone światło. W końcu wyłonił się seria chyba 423 we Frankfurcie, 425 tutaj, jeszcze nie wiem, musi podjechać bliżej. 425 108 SPNV Nord. No właśnie, tak jak powiedziałem, z innego regionu, także na 100% tego nie mam. RB 27. Druga jednostka 0,95. Gdzie się tam złapie? Tam widzicie, o, już się światło na semaforze zmieniło na czerwone. Ale na drugim, w dalszym ciągu jeszcze mamy światło. I co ciekawe, na tym torze obok też mnie coś, obok mnie coś przejedzie. Stąd no, z dwóch kierunków będzie nadjeżdżał pociąg. Pytanie, który pierwszy nagrywać, tego nie wiem. Dobra, to jednak mamy ten. Siemens DeZero, o ile dobrze pamiętam. Tutaj też dużo tego mam, ale jeszcze nie wszystkie. ...460-013. Do niego wsiądą podróżni Mittelrheinbahn. Pociągi te jeżdżą po lewej stronie Renu. Proszę bardzo, tutaj nawet jakiś cieć siedzi w środku, jak widzicie. A ja czekam tak naprawdę na to, co się pojawi z tamtej strony. To już odjedzie. Tu szybciutko przejeżdża. Tu nie mogę narzekać, że mam zablokowany tor. Torów jest tyle, że spokojnie pociągi mogą się tu mijać. I jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Pan się uśmiechnie. No dobrze. Z kierunku za mną, czyli od zachodu, nic nie przejedzie, to już na spokojnie ustawię się na tamten kierunek. I mamy super lokomotywę, naprawdę ekstra. W ogóle same wagony też są fajne. Skład jest rewelacja. Rewelacja.
111 213. Te wagony to właśnie te WA, tak jak mi się wydaje, do przewozu jakichś komponentów tutaj do produkcji samochodów albo czegoś, tak mi się to zawsze kojarzyło, czy mam rację, nie mam pojęcia. A z drugiej strony podjechało to, na co czekałem, czyli tu proszę bardzo, Siemens Desiro 460 014, tym razem nikt nie wsiada, nikt nie wysiada. A nie, jednak ktoś wsiadł z rowerem, widziałem. Maszynista nie ma lusterek, musi wyglądać, no ale nic mu się nie stanie. No i tyle. Jest ruch, jest naprawdę ruch duży w tym miejscu. I jeszcze jeden pociąg. Zaraz za nim. Tylko że na innym torze. Powiedziałem, że nie ma znaczenia tutaj coś takiego, że mamy tor zajęty. RTB Cargo, ile dobrze kojarzę tego traksa, tak, 186 425, i cysterny Vascoza Tankard 3000, zobaczcie jakie wyblakłe, miały jakieś logo po lewej stronie, to logo zostało pieczołowicie zamalowane i proszę bardzo, to nawet nie na popychu. Jeszcze mamy traksa z tyłu. S186-233. Super, no super. Genialny skład, genialny. I jeszcze czekam na pociąg z tamtej strony, bo też na tamtym torze, dla tamtego toru skrajnego lewego jest wyświetlone zielone światło. Tam ktoś po bocznicach chodzi. Zwróćcie uwagę tutaj na ciekawe zakończenie toru. Oczywiście kozioł oporowy, ale kozioł oporowy jest tak naprawdę na takim torze bocznicowym, który dawniej był przyjezdny w obie strony. Tutaj po prostu zamknięto. One gdzieś tam prowadzą tu z tyłu te tory po prostu w burz, w krzaki. Tam też jest kozioł oporowy. Tutaj jak, chyba tak jest, był kiedyś rozjazd, także był zjazd bezpośrednio z tego toru. Ten tor ma z boku świeżą podsypkę. To też jest jakiś fajny element ewentualnie do odtworzenia albo do zastosowania na makiecie przy starym torze, gdzie jest stare zaszutrowanie toru. Jak najbardziej może się zdarzyć, że gdzieś tam z boku na części jest taka świeższa podsypka. Stąd jest to jak najbardziej, jak widzicie, dozwolone. Sporo też takich zdjęć widziałem. Tak, tam był rozjazd gdzieś dalej, jego elementy jeszcze widać. Tutaj ta latarnia jest do rozjazdu, gdzie tu dalej wszystko na te tory bocznicowe się rozprzestrzeniało i jeden z takich torów jest tutaj właśnie ten zamknięty. A tu proszę bardzo, mamy dwie lokomotywy luzem i super lokomotywy, już się szykuję do zdjęć. Francuziki, Francuziki. Na to liczyłem to w tym miejscu, przyznam się szczerze. .37022, a druga .37013. No fantastyczne, jak ja żałuję, że teraz mnie tam nie ma na tamtym torze. Znaczy na tamtym peronie, przepraszam. Jak widzicie, jest ruch i to fajny ruch. Naprawdę, super sprzęty jeszcze. I mamy Trax. I znowu skład z paliwem. 186 506. Tego gagatka już mam w kolekcji. Za to beczki Gatix. Za blisko stoję.
Tu proszę NAKPO i ERR. Bilet. GATX bilet. Przeszedłem się na czoło peronu, żeby tutaj jakiś fajniejszy, troszeczkę fajniejszy widok mieć na to, co jedzie. Co prawda stanąłem tu przy słupie, ale ja akurat dla tamtego kierunku, no bo jak nadjedzie coś z tamtej strony, a za moment ma nadjechać, to oczywiście stanę za słupem, żeby mieć tutaj lepszą perspektywę. I już jedzie. Trax, Hemoil, a jaki krótki skład. Szwajcarski 482015. Ten już jechał szybko dosyć, podmuch niezły. Autentycznie te pociągi są tutaj co 3-4-5 minut. Oczywiście bardzo mnie to cieszy. Czekam na kolejny pociąg. No tak, 2-3 minuty minęły. Wyświetlił się sygnał na semaforze. Zaraz będzie coś jechało. I w tym jakże krótkim czasie dokonałem pewnej obserwacji. Już tym razem nie kolejowej. Otóż moją uwagę zwróciły te wysokie kamienice. Mocno strzeliste, jakoś tak. Tu są przecież jakby nie było 3 piętra spokojnie. I tak mnie zastanawiało, stare, no na pewno stare, wydaje się, że stare. I tak są, jak widzicie w tle, tam są trzy takie kamienice, gdzieś tam jest jedna albo dwie, tam w oddali też jedna. Tutaj jest co prawda coś nowego albo odnawianego. Tutaj się zaczyna już troszeczkę zwarta zabudowa, to bliżej to jest jakieś nowe osiedle. I tam też tego typu są. Niektóre jak ta taka ciemnoczerwona po lewej stronie ze starszą elewacją, całkiem efektownie wyglądająca. No. I tu po tej stronie tak samo. O co chodzi? Podejrzewam, że kiedyś było to pewnie całkiem, była tu całkiem zwarta zabudowa. To wszystko zburzone kiedy? Może w czasie wojny zbombardowane, może inaczej, ale jakże śmiesznie wyglądają, tak jak tam, takie osamotnione, czy tam trzy sztuki gdzieś stojące sobie takie rodzynki obudowane budynkami niższymi, gdzieś tam jakimiś geszeftami, przeróżnymi firemkami. To jest takie miejsce, że takich firemek jest właśnie sporo, zdecydowanie niezbyt ciekawie. Tu za to twierdza, to te budynki jakieś podejrzewam związane dawne z twierdzą, może jakieś koszary dawniejsze. Całkiem fajnie też staro wygląda ten budynek. O, i mamy Taurusa ÖBB austriackiego, na którego się bardzo cieszę. I już przejedzie obok nas. To jest ładunek stali chyba z huty do walcowni. Zapomniałem, jak się to fachowo nazywa, ale zobaczcie, to są dwie takie table stali na każdym wagonie. Jakież to musi być ciężkie, skoro w ten sposób jest załadowany na wagony. No dobra, to już mamy ten pociąg. Pociąg pojechał, nic innego na semaforach się nie wyświetla, to jeszcze tylko Wam tutaj pokażę. Tak, tu jeszcze też wystaje coś, jakiś fragment umocnień, góruje generalnie nad tymi budynkami. Teraz całe szczęście jeszcze w miarę coś widać. Widać, bo zieleń nie zdążyła jeszcze wybuchnąć, tak jak mówię, wczesna wiosna, dopiero wszystko zaczyna
rosnąć, można troszeczkę poobserwować w takich ciekawych miejscach. Normalnie to byłoby to przysłonięte gdzieś po całości niemalże tymi brzuskami. A tam manewry, podjeżdża trochę wagonów, jaka lokomotywa to prowadzi, pewnie nie zauważymy, jakieś formowanie składu. Wydaje mi się, że na tor sąsiedni, tam gdzie stoi ten pracownik kolei, a nie, jest tam chyba jakaś lokomotywa, albo nie, to wagon na początku, a tu proszę bardzo, ni stąd, ni zowąd, a jest rzeczywiście światło na semaforze, pojawił się flirt, to mogą być te dwie same jednostki już teraz kierunkiem do Frankfurtu się wyświetlającym, te same dwie jednostki, które jechały wcześniej, 304 i 404, tak bym się spodziewał po oblocie składu. Dokładnie tak. On się podstawi pewnie na Koblenz HBF, czyli dworzec główny w Koblencji, a tam cóż, tam nie zobaczę lokomotywy, to jest dopiero formowanie tego składu, stąd tutaj sprzed tego, być może ten skład nam za moment odjedzie sprzed tutaj tego kozła oborowego. I przejazd z tej strony, 425, to są pewnie te dwa, które już jechały. ,95 do Mönchengladbach. I stało się dokładnie to samo. Natomiast tam nie było formowania składu, tylko rozformowanie. Parę węglarek dostawiono do tych tu stojących i reszta składu odjechała. I mamy fajny przejazd pociągu, i to wolnego. To, co zawsze się wkurzałem, że mi nad renem uciekało. Skład szwajcarski z wagonem panoramicznym. Mam nadzieję, że takie będziecie fotografować w Polsce, mimo że się nie udać. Sprowadzony 101, 101,095. Na tyle wolno, że fotografuję wszystkie wagony. Ależ. Okazja. No i pełno podróżnych. Wszyscy się przyglądają, jak się tu produkuje z aparatem. Super, tak wolniutko przejechał. Wreszcie sobie mogłem narobić zdjęć. Powinno też coś z tamtego kierunku nadjechać. Z tyłu w zasadzie też, bo ta tarcza ostrzegawcza, którą tu widzimy, ona chyba nie dotyczy, tak mi się wydaje, nie dotyczy tego toru, którym pojechał ten skład. Ale to za moment się przekonamy. Ja w każdym bądź razie już pozostawię scenę, niech się nagrywa, żeby mnie tam znowu nie zaskoczyło z tamtej strony. Tak, no nie gaśnie, także jeszcze z tyłu coś będziemy mieli. No ale w takim miejscu, gdzie mamy po dwa tory w każdym kierunku do dyspozycji, znaczy nie my mamy, tylko kolej ma, to rzeczywiście nie ma co narzekać i że na przykład ruch lokalny przyblokuje takie pociągi dalekobieżne, tudzież towarowe, tu po prostu wszystko jedzie. O, to nic specjalnego, ale zawsze, na to też liczyłem, ale z tą Coradia Lind 348-203. Na takie rzeczy też liczyłem, bo jednak tych pociągów jest mnóstwo,
Tak jak mówiłem, przy 425. O, klasik jedzie z paliwem. Liczyłem na takie właśnie przy 425, że się pojawi coś nowego i rzeczywiście się pojawiło. Rain Cargo. Cysterny Gatix, RR zielono-szare, Ermewa, RR Gatix, Ermewa z czerwonym logo, Milet, Vascosa, Vascosa, RR Vascosa, RR On Rail. Proszę bardzo, pełen przegląd makietowy, no pełen przegląd, no nie igry model, bo to były jednak inne konstrukcje cystern, ale właśnie to, co ja składam na makiecie różnych, z różnych tutaj, z różnym logo, w różnych barwach te wagony, to tutaj dokładnie właśnie taki wielokolorowy skład przyjechał. Absolutnie wszystko. Milet, Ermewa, Gatix, Onrail, RR. No, brakowało chyba już tylko VTG i Nakko. Absolutnie niemalże wszystko było. A, no i Vascosa oczywiście była. Tam daleko chyba jest górka rozrządowa, bo wtoczyły się dwa wagony załadowane drewnem. Nie ma przy nich żadnej lokomotywy. Jak widzicie, jeszcze się toczą. Tylko te dwa wagony, no bo cóż by to innego mogło być? Nie mam pojęcia, na mapie Google to dopiero zobaczę, czy jest tam górka rozrządowa. Jak jechałem, to w dosyć od strony Muzeum DB, to w dosyć dużym oddaleniu i nie widziałem w ogóle, co jest przy torach, jaka infrastruktura i tak dalej, ale wszystko wskazuje na to, że tam musi być górka rozrządowa. Stąd, no a, ale z drugiej strony te wcześniejsze wagony, któreś to zostały wypchnięte przez pociąg, bo później reszta z nich podjechała. To oznacza, że musiała być przy nich lokomotywa. A tu? Dwa luzem. O, i kolejne. Tak, tak, tak. Musi być górka. Pojedynczo są, były zepchnięte. Widzicie, jak zjeżdżają kolejne. Na powiększeniu w komórce niestety nie ma ostrego obrazu. Nie, teraz jest już dłuższy skład, bo dwa wagony z drewnem, dalej jest jakaś platforma i węglarki. No ciekawe. Ciekawe jest również to, co nadjedzie z tej strony, bo już mamy sygnał na semaforze. No tak, żeby być tam bliżej, mieć jakieś fajne punkt obserwacyjny na przykład z dachu tej twierdzy pobliskiej, to można by było trochę zobaczyć manewrów, tak jak to dawniej we Frankfurcie filmowałem. A tak z odległości to niewiele. I mamy przejazd 425. Pytanie, jakie numerki? 092. Naczekałem się chwilę na to. I 0,98. Także ten skład ciutkę nam przyblokował tutaj. Niemniej jednak.
i tak jest fantastycznie, jeśli chodzi o ilość składów towarowych i różnorodność, i to w jednostce czasu, tak? Tu nie ma tak, że jak nad Renem, no w sumie też jesteśmy nad Renem, nie w bezpośredniej bliskości, ale zawsze jakby to nie było nad Renem. Nad Renem i Mozelą równocześnie, bo Mozela uchodzi do Renu właśnie w Koblencji. Nad Renem jednak było, że co 5 minut coś jechało, ale gdzieś w pewnym momencie miał jechać pociąg, ten Flirt, i wtedy wszystko przyblokowane na 10-15 minut przed, na 5 minut po. Takie były właśnie zrywy, że 2-3 góra, 4 pociągi w jednym kierunku, czasami 5-6 w obie strony. Było super, super, a potem 20 minut spokoju, nic, i tylko mnie to irytowało. Tutaj jednak dużo gęściej to jeść. Dzień też zbliża się powoli ku końcowi. To jeszcze, jakby nie było, jest połowa marca, także tuż przed zmianą czasu, przed zmianą na czas letni. Jest już po godzinie 17. Na szczęście dzisiaj dzień taki w miarę słoneczny, nie jest niebo całkowicie zaciągnięte chmurami, jak widzicie, no ale już wyraźnie robi się ciemniej, stąd tak szacuję jeszcze z 15-20 minut, co przyjedzie, to przyjedzie w tym czasie i mi wystarczy. W każdym razie, jak na niedzielne popołudnie, jest to wprost fantastyczny wynik. Marzyło mi się właśnie, żeby tyle pociągów naraz złapać, i to tak ciekawych, bo to, jak widzieliście, i maszyny niemieckie, i francuskie, i elektrowozy, i diesle, i w ogóle różne gatunki. Mieliśmy też jakiś akcent jedynie polski, czyli lokomotywę wjeżdżającą do Polski. Tak szacuję tą Rail Force One tego Vectrona. Mam nadzieję, że ten akurat wjeżdża do Polski. Co jeszcze z ciekawostek było? No i oczywiście wszystko to, co pokazałem Wam na początku tego odcinka, czyli stojące fantastyczne spalinówki, w tym V270-01, V103, ta czerwona na początku. Gdzieś tam też będę miał zdjęcia, nie wiem, co z niego wyciągnę i czy rozpoznam lokomotywę daleko. Stał jakiś diesel Siemensa w barwach LTE, podejrzewam, że jest ich wiele i jednoznacznie go nie zidentyfikuje. I też piękną spalinówkę w historycznych barwach, stała za jednym płotem, i to na chodzie, nie z muzeum. Taką jedną fantastyczną spalinówkę zrobiłem sobie zdjęcia, natomiast filmować niestety nie miałem jej, jak z bardzo prostego powodu: była za szczelnym parkanem i żeby zrobić zdjęcie, po prostu wyciągnąłem ręce w górę, ale już tego filmu nagrać nie bardzo miałbym jak. No i tak, także robię przy okazji podsumowanie dnia, a tu już spodziewam się pociągów z dwóch stron. Także ja robię podsumowanie, a to przecież jeszcze nie wszystko. No i co, patrzę w jedną, patrzę w drugą, z której strony zdecyduje się coś nadjechać. Chyba pozostawię na tej stronie, bo tak mi się wydaje, że jeszcze nie przyjedzie z kierunku zachodniego. Nie znam się na sygnałach, na sygnalizacji niemieckiej. No, zielone światło od czerwonego odróżni, że daltonistą nie jestem, natomiast tu jest na semaforze pod zielonym światłem wyświetlają się dwie ukośne lampy z kolorem pomarańczowym. Zakładam, że to oznacza, że ok, jest jazda naprzód, ale ze zmniejszoną prędkością. I później, jak już pociąg ma się zbliżyć, te pomarańczowe lampy gasną, zapalają się lampy, te mniejsze zapalają się zielone, i wtedy po prostu nadjeżdża pociąg. Stąd póki co świeci się jeszcze pod spodem na pomarańczowo, stąd nie za szybko pewnie coś przyjedzie. No ale dobra, to nie ma co wydłużać. Z którego kierunku nadjedzie, to zaraz Wam pokażę. Żeby była różnorodność, to proszę bardzo, mamy ICE-3,
Bad Oeynhausen. Już mam tą jednostkę w swojej kolekcji. A tu w międzyczasie dwa flirty znowu na oblot jadą. Przyjechały z Frankfurtu. A nie, to do Neuwied. 401. A drugi 406. Z tej strony, znaczy dla tego kierunku mam już rzeczony sygnał zielono-zielony. Stąd coś tam się powinno pojawić za moment, ale póki co jeszcze nic. I już leci. Trax. Bardzo lubię te lokomotywy. Znowu skład cystern. ...185-639. Samo różnorodne, Pascosa, RR, Gatix, Tunakko z zamazanym logo. Naczekałem się na ten skład, ale było warto. No i najważniejsze, że się doczeka. No i to by było na razie tyle. To ja jeszcze mam 6, no może kilka minutek. Mam nadzieję, że jeszcze jeden skład złapiemy. No trzeba cierpliwie poczekać. Może się uda na sam koniec jeszcze coś złapać. Ja mamy przejazd, chyba oblot wraca ten. O, stąd Kolumbia. Dokładnie ten sam, co był. Jak widzieliście, zbliżam się do przejścia podziemnego i tutaj, uwaga, zaskoczenie, tablica, na której jest napisane, że właśnie z tego dworca, dawnego czysto dworca towarowego, w latach 1942-43 razem 870 właśnie przejechał pociąg. Kurczę, trudno. Dobra, pokażę. Już nie zobaczę, co za pociąg. 870 współobywateli zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych i obozów zniszczeń. Także nie zapomnieli o tej przeszłości. Naprawdę stosunkowo niewiele jest takich elementów. Kurczę, nigdzie żaden sygnał się nie wyświetlał, więc ja całkowicie... O, jaki fajny skład, widzicie? A, bo ja nie widziałem tego. Dlatego toru w ogóle dla mnie niewidoczny jest semafor. On jest gdzieś tam daleko schowany. Nie widziałem, stąd nie wiedziałem, że coś będzie jechało. Pełne zaskoczenie. No ale nic, trudno. Z tego powodu na pewno jeszcze poczekam na jeden towarowy pociąg. Nie daruję sobie takiej straty. Powiedziałem, skład towarowy, mam skład towarowy. Myślałem na początku, że sama lokomotywa luzem, bo platformy ma za sobą, ale nie, nie jest sama. 185-162. Różne wynajęte platformy RR, AA, AAE, DB.
No i ten pojawił się szybciej. Widzicie, tam jest ten sygnał, zielone światło, dwa pomarańczowe. Ewidentnie wytracił bieg, zwolnił. Szybko się pojawił kolejny pociąg, co prawda na innym torze, na przeciwnym, ale zobaczcie, przeszedłem tylko tyle, co od przejścia podziemnego. Już kolejny. Autentycznie. Bywało, że 5 minut musiałem poczekać na pociąg, ale na ogół wystarczyło dosłownie 2-3 minuty i był kolejny. I mam na semaforze tam z tyłu, nie, to na tarczy. Na tarczy wyświetliło się na zielono, stąd z tamtego kierunku coś nadjedzie. No super widoczne to tutaj nie będzie już, bo mi przysłania wszystko skutecznie ten peron, także no wychodzi słabo, ale może jeszcze się skuszę na ten jeden skład. No może akurat coś interesującego będzie jechało. Oby. A tymczasem z tego kierunku Siemens Desiro. .014 514, wydaje mi się, że już jechał ten pociąg. A, siedzi tam facet z tyłu. Także no z tym słabo liczyłem, po tym jak się wyświetlił się sygnał, że coś przyjedzie fajnego na koniec, a tu niestety padaka. A nawet jeśli coś z przeciwka przyjedzie, no to mamy no średnio poprawny widok. Mamy przeszkadzajki w postaci tu tych latarni. Ale może akurat za zaletę należy przyjąć to, że będzie to na tle peronu zarośniętego już trawą. Wyłączony z użytkowania, ta część peronu, na szczęście wchodzić na nią można, nie ma zakazu, nie ma barierki, stąd stałem właśnie też tam na czole tego peronu, tam w tamtym miejscu, tu przy tym słupie, przy zielonym. No dobrze, to cóż, pozostało mi poczekać cierpliwie na ten ostatni chyba w dzisiejszym filmie skład, trochę już czasu minęło. Tak, już jestem minutę po założonym czasie, kiedy powinienem odjeżdżać. Na szczęście jeszcze jest widno. I czekam, cierpliwie czekam. Hech, takie samo badziewie, co w tą stronę. Czyli Siemens Desiro, dlatego się tyle na niego naczekaliśmy. Może przynajmniej będzie to egzemplarz, którego nie mam w swojej kolekcji, kto wie. No i moje tutaj chciejstwo rośnie. Chciałbym po prostu poczekać na coś kolejnego, żeby no czymś towarowym zakończyć tutaj ten odcinek. Żeby naprawdę coś fajnego było na zakończenie, a nie dwa Siemensy Desiro. No ruszaj, ruszaj. Jednostka 05, 460-05, 460-505. A na semaforach niestety nic kolejnego nie widać. No trudno, 5 minut poświęcę. Daję sobie 5 minut jeszcze.
Dałem sobie 5 minut. Po minucie wyświetliło się na tarczy zielone światło, stąd spodziewamy się pociągu. Pytanie, czy wyrobi się w 5 minutach? No, oby się wyrobił. Przy okazji też przyjrzałem się tutaj temu formowanemu składowi, przepraszam, i wydaje mi się, że tam na początku, co pomiędzy lokomotywami na terenie Muzeum DB filmowałem przejeżdżającą, filmowałem przejeżdżającą Wektron, piękny, biały. Filmowałem przejeżdżającą lokomotywę spalinówkę, to ona właśnie formowała ten skład. Ona z wagonami do tego składu jechała. 193 598. Poznałem po tych wagonach ze stalą, przy których, które właśnie teraz zasłonił Wektron. A MFD platformy i te zielone, ostro zielone. Długi skład kontenerowy. No i dobra, spokojnie będę mógł opuścić miejscówkę. Za mną na semaforach światło czerwone. Tutaj za moment też się zmieni na tej tarczy na czerwone. Już czekać na kolejny skład nie będę. Zmieścił się w 5 minutach, w zasadzie do w 4. No i super. Także pożegnajmy. Ja przybliżę, to przy okazji zobaczycie te wagony ze stalą. Te właśnie widziałem tam, że przejeżdżały. Także już wtedy musiał być formowany ten skład. No i dobra. To żegnamy się na dzisiaj z miejscowością Koblenz-Lycel. Cześć! Witam Was w komentarzu do materiału, który zobaczyliście, materiału, który zarejestrowałem, nagrałem w Koblencji. Miałem jakiś pomysł, miałem wolny dzień w niedzielę. To, co mniej więcej koło południa nagrałem, to widzieliście w poprzednim odcinku, wybrałem się do Cochem, ale tak naprawdę moim głównym celem na ten dzień, oprócz jakiegoś miejsca nad Mozelą, była Koblencja. Miałem ochotę zobaczyć, zwiedzić Muzeum DB. Spojrzałem na stronę www. Niestety boleśnie się przekonałem, że muzeum czynne jest tylko w sobotnie popołudnia, stąd w niedzielę nie było szans zobaczyć, zwiedzić muzeum, zobaczyć zbiorów muzeum, ale mimo to uznałem, że okej, w takim razie jadę nad Mozelę, jednak jak będę wracał, jeśli nad Mozelą coś nie wyjdzie, to spróbuję gdzieś pokręcić się w Koblencji czy koło Koblencji. Kiedyś też tak zrobiłem, że pojechałem do miasteczka Lahnstein na linię na prawą stronę Renu, stąd tym razem wybór padł na okolice Koblenz-Lycel. Dlaczego tam? Dlatego, że kiedyś jak pojechałem pociągiem specjalnym na zwiedzanie tego muzeum, pociągiem prowadzonym parowozem i byłem na imprezie kolejowej na terenie muzeum, to widziałem, że przy torach co kawałek coś jeździło i były to niezwykle interesujące pociągi towarowe. No okej, wybrałem się. No i zacząłem, jak to mam w swoim zwyczaju, po przestudiowaniu zdjęcia satelitarnego, zacząłem macać okolice i spróbować dobrać się do tego miotku, do tego sfotografować te lokomotywy, które gdzieś widoczne są potencjalnie na zdjęciu satelitarnym. No i oczywiście jak na bieżąco coś w terenie bym zauważył, to też bym starał się tam podjechać. Stąd pierwsze moje macanie, zanim dojechałem tu w tereny okolice muzeum, to stwierdziłem, że muszę się przejechać tą ulicą i zobaczyć ten pas, czy cokolwiek z tych miejsc będzie dostępne. No i tak, przeróżne biznesy, które są w tego typu miejscach, jakieś markety, salony samochodowe, hurtownie, no, klasyka. W niedzielę wszystkie te przybytki pozamykane, zresztą prywatne ciężko by było, no można by było wskoczyć na 5 minut, zrobić parę zdjęć i wyskoczyć, natomiast stanąć godzinę, dwie bez szans, a już w niedzielę, kiedy zamknięte czy pustki, to wzbudzałoby się tutaj duże zainteresowanie, gdyby się ktokolwiek, nawet jakby mógł, jakby się kręcił. Stąd
to w praktyce niedostępne. Tutaj jakieś myjnie, jakaś zakład gumiarski i jak najbardziej dostęp do torów między tymi budynkami. Dało radę przejść, zajrzeć, ale krzaki gęste, miejscami były dziury w krzakach, jednakże widok słabiutki stało się przy samych torach, aż wręcz było niebezpiecznie, bez szans, żeby mieć jakiś fajny widok, perspektywę i zostać tam dłużej. Stąd sfotografowałem to, co było przy nastawni i temat odpuściłem. Pojechałem wzdłuż tutaj, zaciekawiony tą starą bocznicą. Tu, ta bocznica, jak widzicie, pewnie na tereny gdzieś wojskowe prowadząca, dawna, zarośnięta strasznie i przejazdem pod torami pojechałem tędy jakoś, tak, tak, tak. I tu gdzieś zauważyłem, że coś stoi na tym terenie i tu na terenie tego przybytku stała fajna spalinówka, o której wam wspominałem, a której możecie zobaczyć zdjęcie. Nie miałem jak nagrać sceny. No i tyle. To sobie objechałem, jak to w niedzielę pustki i tą ulicę Schönborn-Schlusterstrasse. Wjechałem gdzieś tutaj chyba, na moment zaparkowałem i zauroczony byłem, że tym, że proszę bardzo, już zaczynały się zbiory muzeum wyłaniać. Niestety, znowu krzaki straszne, jeżyny, do tego na lekkiej skarpie wysoki płot, przez płot coś tam widać, ale nijak idzie zobaczyć. A ile tu jest dobra, oprócz zbiorów muzeum, to zobaczcie sami, ile tu stoi wagonów, ile tu stoi lokomotyw, wszystkiego stąd. Gdzieś kiedyś będę musiał spróbować, jak będę kolejnym razem tu w tą uliczkę wjechać i tu zmacać te rzeczy, które tutaj stoją, gdzieś obiektywem mojego aparatu. Co dalej? Tu też na terenie muzeum stoi mnóstwo, ale to muzeum trzeba zwiedzić. O, tego wszystkiego nie widziałem, nie miałem szans wam pokazać, a to jest. Pojechałem sobie na ten parking, na tym parkingu zaparkowałem, patrzę, wszystko pootwierane, fajnie. Niedziela, na pewno tak jak u nas, puchy w środku, no to wejdę z głupio fran, że niby podchodzę do muzeum i przekonuję się, że jest zamknięte. Podszedłem, nikt mnie nie niepokoił, stąd pofotografowałem, a to kabinę 94, a to kabinę 218, które jest tutaj, stojące lokomotywy, wszystko to, co tu było, a potem nawet sobie zacząłem się tutaj po tym zieleńcu kręcić i pofotografowałem również to oraz te dwa pociągi, które widoczne między lokomotywami dla mnie były, kiedy przejeżdżały. No, ileż można fotografować stojące eksponaty, więc no, nabrałem niesamowitej ochoty na jadące pociągi, jak zobaczyłem, że co kawałek coś tu przejeżdża stąd, no dobra, trzeba szukać czegoś dalej. Już mi się nie chciało tutaj gdzieś krążyć po tych krzakach, bo widzę, że pozarastane parkany i tak dalej, żeby tu doszukiwać miejsca, stąd nie zastanawiając się zbytnio, pojechałem w okolice tu tego dworca, mówię, tutaj na te perony, to nie jest jakiś tam żaden dworzec, nic, żadnej ochrony nie będzie, nikt mnie nie będzie niepokoił, to stanę sobie spokojnie na peronie i będę robił swoje. Jak pomyślałem, tak zrobiłem, a efekty tego widzieliście. Ten bardzo długi peron, tutaj bardzo wąski, w dużej części trawiasty, na szczęście zakazu wstępu nie było, stąd jak gdzieś doszedłem tutaj do tego miejsca, nie na czoło peronu, bo tam to już było mega wąsko, ale całkiem fajną odległość i przynajmniej w tą stronę widok był bardzo fajny. W drugą, no zależy co jechało i skąd jechało. Generalnie pociągi tutaj jechały z tego mostu. Widok na ten most gdzieś kiedyś muszę zmacać jakieś miejsce, żeby fajnie było widać. Też widziałem sporo zdjęć z tej okolicy. Generalnie Koblencja kolejowo jest naprawdę fantastyczna i myślę, że nie był to ostatni raz, kiedy polowałem na pociągi w Koblencji. To, ile tu jechało przez te tory, to dla mnie bomba. Muszę się przyznać, że w takim miejscu, gdzie jest taka częstotliwość przejazdów pociągów towarowych i taka różnorodność, to chyba jeszcze nie byłem.
Miewałem bardzo fajne dni nad Renem, gdzie autentycznie często coś jeździło, ale to, co było tutaj, to było po prostu super. Co przejechał pociąg i już błyskawicznie zmieniało się światło i wskazywało, że za moment znowu coś będzie jechało. Stąd naprawdę, naprawdę ekstra. Zresztą sami widzieliście. No dobra, to tyle z przedstawienia miejsca. Zobacz jeszcze zdjęcia, które wybrałem z tego, co udało mi się zarejestrować na karcie pamięci aparatu. I co? Dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam Was do oglądania innych filmów z tej serii oraz innych filmów na kanale. Żegnam się z Wami. Cześć.